Bardzo mądre słowa niemieckiego kardynała Gerharda Ludwiga Malera. W Polsce nie wyblakła jeszcze pamięć o 6 milionach obywateli zamordowanych przez Niemców i o traktowaniu wszystkich Polaków jak podludzi. Czy my, Niemcy, kiedykolwiek nauczymy się traktować naszych sąsiadów z szacunkiem, bez wiecznego beserwiserstwa? Upór niemieckich polityków i pracowników mediów ze skonstruowanym przez nich obrazem Polski na niedemokratycznej ścieżce rani każdego, kto zna ten kraj i jego mieszkańców, a przede wszystkim tych, którzy nie spali na lekcjach historii. O cierpieniach i zmaganiach Polaków o wolność i demokrację z całkowicie niedemokratycznymi Niemcami od Fryderyka II poprzez Bismarcka do Hitlera oraz o ich pionierskiej roli w upadku żelaznej kurtyny w Europie przed rokiem 1989 nikt nie chce wiedzieć nic, ale chcą ich za to uszczęśliwiać zachodnimi wartościami: aborcją jako prawem kobiet, eutanazją osób chorych i starszych, wczesną seksualizacją i zrównywaniem jakiegokolwiek związku seksualnego z małżeństwem.